1898 roku, 24 grudnia, w dzień wigilijny w Warszawie, w czasie kiedy Polska nie istniała, przy ulicy Krakowskie Przedmieście zebrał się tłum ludzi. Czekano na ceremonię odkrycia niezwykłego pomnika, który na cokole stał przykryty tkaniną. Przy nim kręcili się oficjalni goście, członkowie Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika, przemieszani z żandarmami i przedstawicielami władz carskich. Wszyscy Polacy, także ci poza ogrodzeniem okalającym skwer, musieli posiadać bilety wstępu, które komitet rozdał za pozwoleniem władz carskich. Wydano ich około 10 000. Tylko tyle, bo w głowach rosyjskich gościł strach i agenci ochrany kręcili się po ulicach. A w bocznych uliczkach i od placu Zamkowego do pomnika Kopernika stały patrole kozackie, a policja skrupulatnie sprawdzała przychodzących, czy mają owe bilety wstępu. Rosjanie bali się panicznie patriotycznych zamieszek. Niektórzy uczniowie i studenci, patriotycznie nastawieni, odważni, którzy nie mieli biletów, pochowali się od rana w kościołach, by w ostatniej chwili w zorganizowanym szeregu pojawić się blisko pomnika. Bardzo chcieli w tej uroczystości uczestniczyć. Przechytrzyli żandarmów, a ci zdezorientowani, sądząc, że to część uroczystości, nie interweniowali. Ludzie szeptali: o, tam idzie pan Sienkiewicz. Podobno też Kasprowicz przybył z Krakowa. O, jest też arcybiskup Popiel z duchowieństwem. O, książę Radziwiłł nawet. I córka Mickiewicza z Paryża przyjechała. Podniecony tłum czekał na odsłonięcie pomnika. Kiedy przyszli rosyjscy oficerowie z połyskującymi odznaczeniami na mundurach, przed pomnikiem zaczęła grać orkiestra, ale modlitwę Moniuszki. Rosyjski urzędnik zerwał sznury, tkanina opadła i słychać było szmer zachwytu i zdumienia. Przed oczami tłumu pojawił się poeta narodowy Adam Mickiewicz. Jak doszło do tego, że opresor zgodził się na postawienie pomnika poecie? Poecie, którego publikacje były zakazane i czytanie ich groziło surową karą. Poecie, który poświęcił część życia i twórczości sprawie narodowej, sprawie niepodległości, którą Rosjanie polskiemu narodowi zabrali. Już spieszę wyjaśnić. Otóż władze rosyjskie w Wilnie w listopadzie tegoż roku postawiły pomnik gubernatorowi Litwy Murawiewowi, czyli Wieszatielowi, polakożercy, który wieszał powstańców i był wyjątkowym okrutnikiem. Postawienie pomnika Wieszatiela oburzyło Polaków i wywołało mocne antyrosyjskie nastawienie. Władza chciała załagodzić wrzenie w narodzie i zatwierdziła, aczkolwiek niechętnie, postawienie pomnika Mickiewicza w Warszawie. Polacy planowali to już wcześniej i czekano tylko na okazję. Kilka lat temu Henryk Sienkiewicz, popularny w kraju z powodu napisania trylogii, powołał do życia komitet organizacyjny, który zaczął zbierać pieniądze na projekt budowy pomnika z okazji setnej rocznicy narodzin wieszcza. Społeczeństwo pieniądze ofiarowało i pisarz zamówił rzeźbę u Cypriana Godebskiego. Ponieważ poeta miał niezwykły dar improwizacji, to właśnie takiego rzeźbiarz chciał nam przekazać i utrwalił poetę w pozie improwizatora, tak jakby właśnie żywy improwizował swoją poezję. Pomnik był więc gotowy i teraz nadarzyła się właśnie ta okazja, by go postawić w Warszawie. Komitet
zadowolony z decyzji władz, zaplanował przemówienia i paradę przy odsłonięciu. Przemawiać miał Sienkiewicz i książę Michał Radziwiłł, ale zezwolenia na przemówienia i paradę nie dano. Gubernator Warszawy Aleksander Imertyński bał się, by wśród tłumu nie wyzwoliły się uczucia patriotyczne. Władza powiedziała niet. Sienkiewicz jednak stanął na cokole, tak jakby chciał przemówić, ale stał w milczeniu. Wszyscy to zrozumieli. Tłum stał w ciszy. Na wielu twarzach pojawiły się łzy. Pomnik jednak stanął ku pokrzepieniu serc. Wieczór wigilijny upłynął w atmosferze patriotycznej, przeniesionej spod pomnika wieszcza. Polskie serca czekały na wolność.